Siemanko ludziska, z tej strony Metsu, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Anglii, żeby przebudować zespół Southampton. Święci dysponują całkiem ciekawym składem, do tego oczywiście w obronie mamy Jana Bednarka, więc z Polakiem od razu ta przebudowa będzie przyjemniejsza. 33 miliony do wydania. Wygląda ten budżet całkiem przyzwoicie, po zmianach może być nawet 43, ale i tak musimy sprzedać kilku piłkarzy, by dokonać tutaj kozackich wzmocnień. Bo moim celem jest walka o czołową szóstkę Ligi Angielskiej. Łatwo nie będzie, ale trzeba sobie stawiać ambitne cele, bo bez tego ta przebudowa nie miałaby sensu. Jeśli chodzi o oczekiwania zarządu, to mamy zakończyć ten sezon w środku tabeli. Mnie taki wynik na pewno nie będzie satysfakcjonował, ja chcę zdecydowanie więcej. Mówię, dla mnie minimum to czołowa szóstka, a im wyższe miejsce tam zajmiemy, tym lepiej. No i już zaczynamy wyprzedaż. Redmond za 15 milionów do Atalanty Bergamo. Niech się tam rozwija jak najlepiej. McCarthy tutaj odchodzi do Realu Betis. Myślę, że ta drużyna będzie zadowolona z jego poziomu bramkarskiego. Armstrong sprzedany do Sevilla za 14,5 miliona. Następnie Romeu do Eintrachtu Frankfurt za 18 milionów, więc uzyskujemy naprawdę świetne kwoty. Westergaard do Wolverhampton za 20 milionów. Więc teraz nasz budżet będzie imponujący w turnieju przedsezonowym. Drugie miejsce w fazie grupowej. W półfinale udało nam się pokonać pokarnych Eibar, a w finale przegraliśmy z Feyenoordem. I teraz do wydania mamy 115 milionów, za to można poszaleć. Potrzebujemy zdecydowanie bramkarza, lewego obrońcy, środkowego pomocnika, no i wisienką na torcie byłby na pewno dobry napastnik. Zakupy zaczynam od Polaka Rodaka. Bartłomiej Drągowski kupiony z Fiorentiny za 20 milionów. Niech się dobrze spisuje. Weindal za 33,5 miliona z AZ Alkmaar, kupiony na lewą obronę, do tego Kop Miners. Pozyskujemy Holendrów, bo pewnego Van Dijk'a dobrze kojarzymy, więc myślę, że to będzie słuszny kierunek. Tutaj Bertranda sprzedajemy za 12,5 miliona, dzięki czemu możemy sobie na napad kupić Dolberga za 31,5 miliona. I to będzie na pewno dobra inwestycja. Jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Czas zaczynać zmagania w Premier League z takim składem. Raczej nikogo się nie obawiam, zaczynam od meczu z Brighton. Kto wie, może tam również pojawią się na boisku Polacy. Ale tutaj święci zaczynają od mocnego ataku. Jest słupek, dobitka 1-0. Tak jest od czwartej minuty. Dzenepo. Bardzo dobre wykończenie w polu karnym. I święci na prowadzeniu. Ale Brighton nie zamierza składać broni. Starają się szybko doprowadzić do wyrównania. I to się udaje. 1-1 w 29 minucie po bramce Prypera. To spotkanie zaczyna się od nowa. No ale my chcemy ponownie wyjść na prowadzenie. Ings sam na sam i to wykończył. 2-1. Dany Inks niezawodny, 36 minuta i święci prowadzą. A dla nas 2-1 to za mało, idziemy po trzecią bramkę. Dobra zespołowa akcja, 3-1 Dolberg. Jak widać już od debiutu spisuje się na medal, oby tylko utrzymał tą formę. Dokonamy zmian, żeby też inni piłkarze dostali szansę, ale Brighton atakuje i strzela bramkę kontaktową. Bissouma, bardzo dobre wykończenie w polu karnym i może być ciekawa końcówka. Ale oby ciekawa końcówka zwiastowała gola dla naszego zespołu. Tak jest, 4-2. Tak, Ings, brawo. Na niego w każdej kryzysowej sytuacji można liczyć. I wygrywamy 4-2 w pierwszej kolejce. Piękna pierwsza kolejka. Kane, jak widzimy, przechodzi do Realu. Benzema w drugą stronę. A Martinez do Barcelony, więc to okienko transferowe było zdecydowanie pod znakiem napastników. Jak na nasze możliwości, tak zrobiliśmy fajne transfery. 8 miejsce po 10 kolejkach. To nie ma prawa mnie satysfakcjonować. Ja chcę być wyżej w ligowej tabeli. Wiadomo, wyprzedzamy mocne drużyny. Jak na przykład Chelsea, która zajmuje 11 miejsce. No ale tutaj na przykład West Ham jest trzeci. A to jest drużyna, która jest od nas może odrobinę lepsza. Ale postaramy się jakoś zniwelować te braki. Bo tak wygląda nasz podstawowy skład. Ale niestety Minamino jest kontuzjowany i wypada na 7 tygodni. Po 20 kolejkach jesteśmy w czołowej szóstce, 35 punktów na koncie. I realnie możemy się nawet na 5 miejsce już niedługo przesunąć. Wyprzedzamy Liverpool, Chelsea czy Arsenal. A najgorszą drużyną w lidze jest Fulham, które ma zaledwie 11 punktów na koncie. A nasz podstawowy skład, wiadomo, z tygodnia na tydzień wygląda coraz to lepiej, bo mamy wielu rozwojowych piłkarzy. No i nasza przygoda w Carabao Cup. Na sam start daliśmy radę Norwich. W rundzie trzeciej czekała na nas drużyna Rochdale. Ledwo, ale awansowaliśmy. Następnie pokonaliśmy Leicester City. W ćwierćfinale pokonaliśmy Swansea City, a w półfinale przegraliśmy z Tottenhamem. Minimalnie, ale jednak. No i będą derby Londynu w finale. I tutaj widzimy Milinkowicz-Savić do Lipska, Kimpembe do
Tottenhamu i Alba do Tottenhamu. Tottenham się zbroi, my nie mieliśmy pieniędzy, więc już nikogo w zimę nie pozyskaliśmy. No i przygoda w FA Cup, tym razem widzimy West Ham na samym początku pokonany. Następnie daliśmy tutaj radę, Forest Green i w rundzie piątej czekał na nas zespół Evertonu, który pokonał nas 3-1. No i po 30 kolejkach jesteśmy na czwartym miejscu, mając tyle samo punktów, ale dwa mecze więcej niż trzeci Tottenham. Więc tutaj historia może napisać się na naszych oczach. Wiadomo, drużyny, które wyprzedzamy, też mają zaległe spotkania. Niestety nie gramy w europejskich pucharach, więc ta tabela jest trochę różna, jeśli chodzi o ilość spotkań. Ale czas pokaże, jak to się wszystko zakończy. A taki mamy składzik. W ostatniej kolejce remis z Manchesterem United 2-2, co oznacza, że zajmujemy w ligowej tabeli 6. miejsce, więc jestem w tej czołowej szóstce. Na najniższym miejscu, które mnie satysfakcjonowało, Manchester City mistrzem. Drugi Tottenham, trzeci Liverpool, czwarty Manchester United, piąty Leicester. Ale poza tym od wszystkich byliśmy lepsi, między innymi od Chelsea, Arsenalu czy West Hamu. Jeśli chodzi o spadkowiczów, to żegnają się Brighton, West Brom i Sheffield United. Witamy w Championship. Immobile został królem strzelców Premier League. Zobaczmy sobie asystentów. Tutaj Cavani króluje, chociaż Robertson był blisko. I Ederson ma najwięcej czystych kąt. I na koniec tak wygląda nasz podstawowy skład. Piłkarze, w których zainwestowaliśmy, rozwinęli się naprawdę dobrze. Kop Miners, Dolberg, Weindal czy choćby Drągowski. Ich overall wygląda zdecydowanie lepiej niż na początku sezonu. Salisu, Bednarek, Ward-Prowse, Dzenepo również się rozwinęli. No i taki skład musiał mieć miejsce w czołowej szóstce. No i zobaczmy teraz ilość występów. Najwięcej ma Walter Peters, Bednarek oraz Ward-Prowse po 52. Patrzymy na bramki. Króluje Ings, drugi Dzenepo, a na trzecim miejscu Minamino, chociaż Dolberg też był blisko. I tutaj asysty Ward-Prowse najwięcej, drugie miejsce Dzenepo, a trzecie miejsce Dolberga, który potrafił naprawdę świetnie podać. Ocena menadżera 94 jest dla mnie w miarę satysfakcjonująca. Wygląda to całkiem przyzwoicie. No i powiedzmy sobie szczerze, większość celów udało mi się spełnić. No i zobaczmy teraz europejskie puchary, gdzie nas oczywiście nie było. Ale jeszcze też krajowe, tutaj FA Cup wygrywa Liverpool, pokonując w finale Everton. Jeśli chodzi o Carabao Cup, Arsenal pokonuje po rzutach karnych Tottenham, więc same mecze derbowe w finałach. Bayern Monachium wygrywa Super Puchar Europy, Ligę Europy zdobywa Olympique Lyon, pokonując w finale Borussia Mönchengladbach i Liga Mistrzów dla Barcelony, która spokojnie ograła Inter. My w Premier League zajęliśmy 6. miejsce w lidze, taki miałem cel, udało się go zrealizować i z tego jestem dumny. Wiadomo, w tych takich przebudowach czwartkowych zawsze robię jeden sezon, no bo tutaj są te krótkie przebudowy, a dłuższe są na przykład w poniedziałek na kanale pojawi się odcinek z przebudowy klubu nie z Bundesligi oczywiście, tylko z Niemiec. Przebijamy się z trzeciej ligi na sam szczyt hierarchii, więc jeśli ktoś lubi długie serie, to zapraszam w najbliższy poniedziałek, bo wtedy będzie kolejny odcinek z tej serii juniorami do chwały w Niemczech. A tutaj w czwartki robię takie krótsze przygody, no bo też nie każdy klub trzeba doprowadzać na sam szczyt, no bo jeśli byśmy tak z każdym robili, to po prostu byłoby nudno. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie i zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!